Zaczynamy w okolicach Szklarskiej Poręby. O, cześć! Cześć! Dzisiaj razem z Liczy Rzepą spróbujemy Wam pokazać trochę inne oblicze karkonoszy. Tak niżej może. Czyli nie wchodzimy na górę, ale wchodzimy na dół. Dzisiaj inna pogoda. Wieje, pada śnieg. No i zimno jest jak wczoraj. Nie. Zimno jak wczoraj. Ale popadał śnieg. A, bo teraz nie pada. No tak. To do zobaczenia za chwilę. Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem w polskich Sudetach. Ma 27 metrów wysokości. Okolice wodospadu były jedną ze scenerii w filmie Opowieści z Narni. Od bardzo, bardzo dawna wodospad jest udostępniony dla zwiedzających. Ale zimą jest zamknięty. Jesteśmy na Kruczych Skałach. Tak, Krucze Skały koło Kamieńczyka. Dokładnie, bo tutaj wszystko się nazywa Krucze Skały. Konkurencyjne Krucze Skały są w Karpaczu, gdzie podobnie jak w tych w Szklarskiej Porębie można się wspinać. Ale w tych, gdzie my jesteśmy, jest jedyna w Polsce Via Ferrata. I z tego co wiemy, tutaj jest rejon wspinaczkowy. Jakieś kółeczko widziałem, żeby się wpiąć. Więc liczymy na to, że kiedyś tutaj się wybierzemy trochę w innym charakterze. Pewnego razu. Krucze Skały to dwie granitowe baszty o wysokości 30 metrów. Większość turystów ogląda je z dołu, nie wiedząc, że najlepsze jest na górze. I da się tam normalnie wejść ścieżką. I wcale nie trzeba się wspinać. Obszar wokół wodospadu należy do Karkonoskiego Parku Narodowego. Mimo, że do granic parku jest ładnych kilka kilometrów. Czyli to jest taka enklawa. Eksklawa. Zależy z której strony patrzeć. Jak jestem w Jagniątkowie, to będzie enklawa. A jak jestem w parku, to eksklawa. Chyba tak. Do wodospadu prowadzi ścieżka dydaktyczna. Można się z niej dowiedzieć, na przykład, że te żółte plamy na skałach to porosty. A konkretnie krążniczka jaskrawa. I że porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. Co oznacza, że są bioindykatorami. Za nami wodospad Szklarki. Wodospad Szklarki to drugi co do wielkości wodospad w polskich Karkonoszach. Ma ponad 13 metrów wysokości. Po drugiej stronie rzeki Kamienna jest kolejne miejsce warte zobaczenia.
Czyli już na terenie gór izerskich, a nie Karkonoszy. I nie ruszając samochodu z parkingu, dosłownie w 10 minut można dojść do Chybotka. Chociaż nam to zajęło 40, 45 minut. No bo się zgubiliśmy. Jest to ciekawy twór skalny, bo ten kamień na górze można rozbujać, ale nie spadnie. Teoretycznie. Teoretycznie? Chybotek to ta większa skała. Nie chybocę się! To chyba nie jest chybotek! Ale z naszych obserwacji wynika, że chybocze się tam mniejsza. Tak. No dobra, chybocze! Nadrywam was. Jesteśmy na chybotku! Chyba. Na pewno, bo się strasznie chybocze. Coraz bardziej. Dawaj, rozbujamy te trochę. A jak popsujemy? No chyba nie popsujemy. Cześć, jesteśmy w Jeleniej Górze, w Sobieszowie. I zabieramy was dzisiaj na Zamek Chojnik. Jest kilka szlaków prowadzących na zamek. Nasz wariant zaczyna się w Sobieszowie, czyli w dzielnicy Jeleniej Góry. Prowadzi czerwonym szlakiem. Trzeba sobie na wejście zarezerwować mniej więcej godzinę. Po drodze mijamy źródło Kunegundy. Ze źródłem i z Kunegundą związana jest jedna z najbardziej znanych legend dotyczących zamku Chojnik. Kunegunda, według legendy, była córką właściciela pakietu kontrolnego zamku. W związku z czym wielu młodych, ambitnych rycerzy pragnęło pojąć Kunegundę za żonę. Jej ojciec bardzo chciał ją wydać za mąż, bo było mu wstyd przed kumplami, że ma w domu starą 17-letnią pannę. Kunegunda, jak na kobietę przystało, z nam nieznanych przyczyn postanowiła sabotować pomysł ojca i zalotników. No i wymyśliła, że weźmie za męża tego, który na koniu objedzie zamkowe mury. Jak widzicie na filmie, zamek jest w górach, a dookoła przepaście, więc nie było to najprostsze zadanie. Śmiertelność śmiałków była stuprocentowa. Nieprzychylni Kunegundzie świadkowie sugerowali, że jakoby płoszyła rycerzom konie. Z czasem zalotników było coraz mniej. Znalazł się jednak jeden, któremu udało się wykonać zadanie. Specjaliści do dzisiaj sprzeczają się, dlaczego zwycięzca konkursu odrzucił rękę Kunegundy. Oficjalnie dlatego, żeby ukarać dziewczynę za jej poroniony pomysł, który kosztował życie wielu rycerzy. My uważamy, że Kunegunda miała więcej kilogramów, niż to wyglądało na zdjęciu profilowym. Faktem jest, że po odrzuconych zaręczynach rzuciła się w przepaść. Eksperci sprzeczają się, czy skoczyła na główkę i zginęła, czy też spadła na dużych rozmiarów pupę i przeżyła, wgniatając przy okazji skałę. Nam udało się ustalić, że Kunegunda żyje do dziś. Bo po upadku postanowiła wziąć się za siebie i do dzisiaj pompuje wodę do źródełka ręczną pompką. Plagiatem na podstawie legendy o Marcie, o Kunegundzie, jest ballada Rękawiczka naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Z uwagi na to, że w XIV wieku nie wymagano pozwoleń na budowę, dokładna data budowy nie jest znana. W dokumentach zamek pojawia się w momencie, gdy w zastaw bierze go Gocze II Szof.
czyli prawdopodobnie wygrał go w karty od starosty Świdnicko-Jaworskiego albo od jego mocodawcy. Przez lata zamek był rozbudowywany i modernizowany. Zbudowano na przykład nowoczesny pręgierz, cysternę na wodę. Przez cały ten czas zamek pozostaje w rękach rodu Szafgoczów. Z krótką przerwą, gdy cesarz niemiecki jednego z właścicieli postanowił skrócić o głowę. Ale zamek odzyskali jego synowie, którzy postanowili przenieść się do zamku w Cieplicach. Szczęśliwym trafem w tym czasie w zamek Chojnik uderzył piorun i zamek spłonął. Szafgoczowie nie zorientowali się jednak, że Chojnik nie był ubezpieczony. W zamku schodzimy żółtym szlakiem do przełęczy Żarskiej. Skręcamy na zielony szlak. W tym miejscu widać, dlaczego zamek nigdy nie został zdobyty. Szlak zielony łączy się z czerwonym niedaleko źródła Kunegundy. I tym szlakiem wracamy do auta. Przenosimy się do Karpacza. Świątynia Wang to ewangelicki kościół. Powstała na przełomie XII i XIII wieku w miejscowości Wang w Norwegii. W 1841 roku została rozebrana i po wielu perypetiach trafiła na Śląsk. Przy odbudowie wiele oryginalnych elementów nie nadawało się do ponownego użycia. Wielu też brakowało. W związku z tym tylko około 1/15 elementów jest oryginalna. Resztę odtworzono z rysunków. Przy okazji wprowadzono istotne zmiany w projekcie. Na przykład wybudowano krużganki i wieżę. Konstrukcja świątyni jest wykonana bez użycia gwoździ. Obok świątyni jest cmentarz, który początkowo był cmentarzem parafialnym. Chowano na nim również ofiary karkonoszy, ludzi związanych z górami i właścicieli schronisk. Spoczywają tam również prochy Henryka Tomaszewskiego, tancerza i dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy, i Tadeusza Różewicza, poety, dramaturga i prozaika. W okolicy znajduje się miejsce anomalii grawitacji. Podczas testów tejże anomalii popsuliśmy samochód. Okazało się niestety, że grawitacja działa tu tak samo jak wszędzie. Ostatnią atrakcją na naszej drodze jest dziki wodospad, czyli zapora przeciwrumoszowa na rzece Łomnica. Miejsce malownicze i łatwo dostępne.
można auto zaparkować prawie przy samej zaporze. Co wiemy o wodospadzie Starki? To jest za nami. Nic nie wiemy. On jest największy tutaj? Czy w Szklarskiej na pewno, nie? Ale w górach chyba nie. No to po prostu mówimy, że za nami wodospad w Szklarskiej? Tak. I zabieramy was dzisiaj na Zamek Chojnik. Ty powinieneś powiedzieć na Zamek Chojnik. Jeszcze raz. Cześć, jesteśmy w Jeleniej Górze. W Sobieszowie. Konkretnie. W Sobieszowie. Jeszcze raz.